Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 99. odcinek Zarychty na Solo. Wkraczamy już w coraz poważniejszy etap. Z pierwszej rundy zostało nam do rozstrzygnięcia tylko jedno spotkanie pomiędzy San Antonio Spurs i Denver Nuggets, także czas zacząć zapowiadać drugą rundę playoff. No i zaczynamy od tej serii, która rozpocznie się już najbliższej nocy, czyli rywalizacji pomiędzy Toronto Raptors a Philadelphia 76ers. Wydaje się, przynajmniej dla mnie, to będzie najbardziej interesująca seria. Jakoś tak nie kręci mnie żadna inna aż tak bardzo jak rywalizacja między Raptors a Sixers. Oba zespoły tak samo przeszły przez pierwszą rundę. Dokładnie ten sam scenariusz. Porażka w meczu otwarcia na własnym parkiecie, po czym wygrane cztery kolejne spotkania. Faworytem serii według bukmacherów, także według naszego partnera Polskich Zakładów Bukmacherskich, jest Toronto Raptors. I to jest dość zdecydowana przewaga, bo za ich awans pzbuk.pl płaci tylko złoty 35 zł za każdą postawioną złotówkę. Oczywiście na dzisiaj to się pewnie będzie zmieniało w trakcie serii. Natomiast no to też tak patrząc na to, jak obstawiają eksperci, jak obstawiają inni dziennikarze, ludzie piszący, mówiący o koszykówce, większość jest za Raptors. Zwycięstwa Sixers bardzo mało osób przewiduje i bardzo mało oczekuje. W sezonie zasadniczym, teoretycznie do sezonu zasadniczego nie powinniśmy się odwoływać, z tego względu, że jak wiemy, obie drużyny przechodziły przebudowę. Tak, Sixers na początku sezonu przechwycili Jimmy'ego Butlera, a potem w lutym jeszcze dorzucili Tobiasa Harrisa, Bobana Marjanowicza, Mike'a Scotta. Wymienili połowę składu praktycznie. Z kolei Raptors w trakcie także lutego oddali Jonasa Valanciunasa, przejęli w zamian za to Marka Gasola, dołożyli do składu jeszcze Jeremiego Lina, więc też troszkę się przebudowali. No i koniec końców w tych pełnych składach nowych nie zagrali jeszcze ani razu. Natomiast też w tych czterech meczach, które drużyny zagrały ze sobą, trzy z nich wygrali Sixers. Natomiast w każdym z nich albo kogoś brakowało, albo jeszcze, tak jak powiedziałem, były bez pełnych składów. Natomiast tak, żeby szybki wam przypomnienie dać, to w październiku 17 punktami wygrali Raptors, natomiast Sixers nie mieli jeszcze nawet Jimmy'ego Butlera, czyli grali jeszcze z Dario Saricem i z Robertem Covingtonem. W grudniu były dwa mecze, pierwszy wygrany 11 punktami przez Raptors, był już Jimmy Butler, natomiast tych reszty graczy pozyskanych w lutym oczywiście nie było. Joel Embiid został wtedy zatrzymany na zaledwie 10 punktach i 5 celnych zrzutach z gry na 17 oddanych. W grudniu było 25 punktów zwycięstw, w drugim meczu grudniowym było 25 punktów dla Sixers. Wtedy Raptors zagrali bez Serge'a Ibaki, bez Jonasa Valanciunasa, bez Kawhi'a Leonarda. W pierwszej piątce wyszedł Greg Monroe i ten mecz zdecydowanie wygrali Sixers. Świetne spotkanie zagrał wtedy Joel Embiid, też rzucił 27 punktów, trafił 10 z 15 rzutów z gry. W lutym, tuż przed wymianami lutowymi, Raptors znowu wygrali 12 punktami, tym razem już były pełne składy, oczywiście na tamten moment. I Raptors byli lepsi, chociaż nie byli w stanie zatrzymać Joela Embiida, który skończył mecz z 37 punktami, trafiając 10 z 20 rzutów z gry. I teraz, dlaczego ja tak mocno podkreślam w tych ostatnich trzech meczach skuteczność Joela Embiida? Z tego względu, że ani razu w tych spotkaniach Embiid nie zagrał przeciwko Markowi Gasolowi. A jak się okazuje, jak sobie spojrzałem w statystyki, Embiid nie umie grać przeciwko Gasolowi. Wziąłem pod uwagę trzy sezony ostatnie, ten bieżący i dwa poprzednie. W każdym z nich oczywiście tylko dwa razy Embiid mierzył się z Gasolem, bo wiadomo, wtedy jeszcze grali w osobnych konferencjach. No i nigdy, przenigdy Embiidowi nie szło dobrze z Gasolem. W obecnym sezonie w dwóch meczach łącznie spędzili na parkiecie 62 minuty i w trakcie tych 62 minut Embiid rzucał w przeliczeniu na 36 minut gry zaledwie 9,9 punktu na mecz. To jest bardzo mało. Dla przykładu w serii z Brooklyn Nets, w pierwszej serii, w przeliczeniu na 36 minut rzucał chyba 37 czy 38 punktów. To jest taka różnica. Dodatkowo przeciwko Gasolowi trafił tylko 33% z gry. Jedyny plus, który wynoszą z tej serii Sixers, to jest fakt, że mimo wszystko Embiid był i drużyna cała była na plusie w stosunku do Memphis Grizzlies, gdy obaj byli na parkiecie. Ale to byli Memphis Grizzlies, a nie Toronto Raptors, więc tutaj
to jest jeszcze do rozstrzygnięcia. Jeszcze spojrzałem na poprzednie sezony. W sezonie 17-18, też przeliczony na 36 minut gry, Embiid rzucał 14 punktów i 33% z gry, a w sezonie 16-17 niespełna 12 punktów i 28% z gry. Także ewidentnie widać, że Mark Gasol nie leży Joelowi Embiidowi, że ma na niego sposób i że wie, jak sobie z nim radzić. Wydaje mi się, że przyjdzie taki moment w tej serii, że Embiid się przełamie, bo jest po prostu zbyt dobrym zawodnikiem, żeby zagrać wszystkie mecze tak samo źle. Pytanie, czy będzie miał więcej meczów tych bardzo dobrych, czy więcej meczów tych bardzo złych. No to zależy też przede wszystkim od jego zdrowia. To już też nieraz mówiłem w poprzednich podcastach. Embiid cały czas narzeka na problem z lewym kolanem, przez to opuścił jedno spotkanie z Nets, przez to też tylko jeden raz przekroczył 30 minut rozegranych przeciwko Nets, a tak cały czas dostawał ich od 20 do 28. No i tutaj już nie będzie niestety możliwości takiego odpoczynku. Tu Embiid będzie musiał grać i naprzeciw siebie będzie miał Marka Gasola, Serge'a Ibakę, czyli dwóch bardzo solidnych graczy podkoszowych, a nie tak jak w serii z Brooklyn Nets, gdzie najlepsi jego rywale to byli Jared Allen czy Ed Davis. Oczywiście zachowując pełny szacunek do tego, co umie grać Jared Allen, ale mimo wszystko no to nie jest ta klasa defensora jak Mark Gasol i Serge Ibaka. Mimo tych wszystkich bloków efektownych, które Jared Allen robi, bloki to nie jest cała obrona. Więc pierwszym kluczem dla Sixers będzie rozchuśtanie Joela Embiida. Drugim oczywiście będzie Ben Simmons. Ben Simmons ma bardzo duży problem. Ten problem nazywa się Kawhi Leonard. W tym sezonie w trzech meczach, tak jak wcześniej powiedziałem, przeciwko sobie grali, bo Kawhi raz dostał wolne. I w tych trzech meczach łącznie spędzili na parkiecie 95 minut. Gdy porównamy te dwa przedziały, gdy Simmons grał przeciwko Kawhiowi, a gdy Kawhia nie było, no to mamy różnicę blisko 10 punktów zdobywanych więcej przez Simmonsa w przeliczeniu na 36 minut gry, gdy Kawhia nie było na boisku. Skuteczność z gry o 8 punktów procentowych też wyższa. W przeliczeniu na te minuty Raptors są zdecydowanie lepsi i wygrywają po prostu Sixers, gdy jednocześnie na parkiecie są Ben Simmons i Kawhi Leonard. No i jest jeszcze jeden problem. Kawhi tak utrudnia granie Simmonsowi, że ten w trzech spotkaniach, kiedy Kawhi był po drugiej stronie, notował średnio 8 strat na mecz. To jest straszny wynik. 24 straty w 3 mecze. Więc jeżeli tutaj Simmons nie znajdzie jakiegoś rozwiązania, to będzie zdecydowanie duży problem. Z tego względu, że to on potrafi napędzać tą drużynę, ale też on potrafi ją pogrążyć, co pokazały ubiegłoroczne playoffy z Bostonem. Boston wtedy znalazł bardzo dobre lekarstwo na Simmonsa, po prostu odpuszczając go zupełnie w ataku pozycyjnym. I kto wie, być może dokładnie to samo będą robili Raptors. Natomiast wtedy oczywiście kluczem jest zmiana taktyki, ustawienie Simmonsa bliżej kosza i wyciąganie przez Embiida zawodników pozostałych. Problem też polega na tym, że Sixers nie trafiają tych trójek aż tak dobrze. JJ Redick miał swoje słabsze momenty w serii z Nets. Tobias Harris jest chyba jedynym, który tak regularnie będzie trafiał, bo Jimmy Butler i Embiid też nie trafiają za dobrze za 3 punkty, wobec czego to nawet możliwe podwajanie z Bena Simmonsa będzie utrudniało granie Philadelphia 76ers. Wobec czego Sixers muszą szukać dodatkowych punktów od innych graczy. Potrzebny będzie zdecydowanie Jimmy Butler. Tylko problem jest taki, że w całej serii pięciomeczowej z Nets Jimmy Butler zagrał jeden świetny mecz, to był mecz otwarcia, w pozostałych trochę gdzieś tam znikał. Na pewno nie grał pierwszych skrzypiec, oczywiście to nie wpłynęło na wynik serii, natomiast zdecydowanie będą potrzebowali świetnego Butlera od startu, od meczu numer 1, żeby krył. To jest też pytanie, czy będzie krył Kawhia Leonarda, czy Pascala Siakama, to się jeszcze okaże, no ale to będzie to gdzieś tam rozwiązanie. Kluczem będzie też to, co zrobi JJ Redick, czy będą w stanie Sixers go uruchomić w ataku na zdecydowanie większym stopniu niż w serii przeciwko Nets i też na kim w obronie będą chowali JJ Redicka. Najbardziej sensowne wydaje się albo postawienie Redicka na Kyle Lowrym, albo na Danym Greenie. Lowry
najbardziej by pasował, jeśli chodzi o warunki fizyczne, natomiast Danny Green, jeśli chodzi o sposób gry, bo Danny Green przecież nie weźmie do grania 1 na 1 JJ Redicka, czy nawet do grania tyłem do kosza. Green będzie stał najczęściej w rogach, ewentualnie ścinał po linii końcowej, a skoro Redick świetnie gra sam tak w ataku, to powinien też mieć w miarę łatwo odczytać, co będzie robił jego przeciwnik, próbujący grać w bardzo podobny sposób. No i kolejny zawodnik, wydaje mi się, że ten najbardziej kluczowy, to jest Tobias Harris, bo to jest jedyny zawodnik, który będzie straszył bardzo, bardzo skuteczną trójką. To jest też jedyny zawodnik, który, mam wrażenie, nie potrzebuje piłki w rękach, żeby być bardzo potrzebnym, bardzo dobrym graczem dla Sixers. Miał dwa świetne mecze przeciwko Nets, mecze numer 3 i numer 4, więc tu zdecydowanie to on może być tym graczem, który pociągnie drużynę, gdyby Embiid przegrywał z Gasolem, a Simmons z Leonardem. Wtedy zdecydowanie Tobias Harris jest graczem, który powinien przejąć inicjatywę. Jeżeli chodzi zaś o Raptors, no to tutaj wiadomo, że pierwsze skrzypce będą grali Kawhi Leonard i Pascal Siakam. Ten duet już w serii z Orlando, ale także przez cały sezon pokazywał, że jest najmocniejszą stroną po stronie Raptors. Wydaje się też, że bardzo ważna będzie umiejętność rzucania za trzy punkty Marka Gasola, bo jeśli Gasol będzie trafiał trójki, będzie wyciągał spod kosza Embiida, to z automatu będzie uwalniał możliwość penetracji dla pozostałych graczy. Pamiętajcie chociażby mecz numer 4 w rywalizacji z Brooklyn Nets, jak świetnie Embiid bronił własnej strefy podkoszowej, chyba miał 6 czy 7 bloków wtedy i nie pozwalał po prostu na łatwe punkty. I tam się skończyło chyba jednym czy dwoma posiadaniami na koniec, gdzie wygrali Sixers. I być może właśnie gdyby Jared Allen rzucał za 3 i wyciągał bardziej Embiida spod kosza, to te kilka dodatkowych punktów spod obręczy Nets wtedy udałoby się zdobyć i wyrwać ten mecz. Dlatego też, jeśli Gasol będzie trafiał trójki, jeśli Ibaka będzie trafiał trójki, to Embiid nie będzie mógł ich odpuszczać i nie będzie mógł bronić strefy pomalowanej, pomagając przy wjeżdżającym Siakamie czy Leonardzie. I to jest kolejny klucz dla Raptors. Oczywiście kluczem też będzie dobra gra Kyla Lauriego. Nie ma co się oszukiwać, to nie jest już ten zawodnik numer 1 czy numer 2 w drużynie, więc nie ma do niego, w stosunku do niego oczekiwań, żeby rzucał 20 punktów, miał 10 asyst, ale nie mogą mu się powtarzać takie mecze jak spotkanie otwarcia z Orlando Magic, kiedy spodobał wszystkie rzuty z gry. Dlatego też tutaj Kyle Lowry jest potrzebny jak najbardziej, natomiast już nie w takim wielkim stopniu. Przewaga Raptors dodatkowa jaka jest, bo pierwsze piątki to wydają się być teoretycznie na papierze dosyć równo. Oczywiście w tych pojedynczych, w poszczególnych pojedynkach Raptors zyskują przewagę, ale największą wydają się mieć na ławce rezerwowych. Bo jak zestawimy trzech najlepszych rezerwowych z jednej i z drugiej strony, no to mamy zdecydowaną przewagę Raptors. Bo tutaj wystawiamy Freda Van Vlita, Serge'a Ibakę i powiedzmy Normana Powella, bo on w sytuacji kontuzji OG'ego Anunobiego grał najwięcej. A z drugiej strony mamy Bobana Marjanovicia, Mike'a Scotta i Jamesa Ennisa. I nie wiadomo też, czy Mike Scott będzie grał, bo też jakiś tam urazów się nabawił. Wobec czego to ta ławka robi dużą różnicę na korzyść Raptors. Kluczem będzie zatem granie przez Bretta Browna dobrymi ustawieniami, dobrymi piątkami, bo też jest prawda taka, że każdy z tej trójki, Marjanovic, Scott i Ennis, potrafią coś dobrego drużynie dać. Nawet jak wejdzie TJ McConnell, to potrafi w odpowiednich warunkach naprawdę pomóc drużynie. Więc kluczem tu będzie dobra rotacja po stronie Bretta Browna i wykorzystywanie w odpowiednich momentach odpowiednich graczy z ławki, żeby oni byli plusowi po prostu. Więc to tak naprawdę cała seria. Natomiast wydaje mi się, że oczywiście w tej chwili wszyscy się martwią tylko i wyłącznie o wynik tej serii. Natomiast pewnie są tacy ludzie jak Masai Ujiri, jak Elton Brand, czyli generalnie menadżerowie obu drużyn, którzy nie myślą tylko i wyłącznie o tej serii, ale też o tym, jakie konsekwencje ta seria przyniesie na przyszłość. Bo jakby nie patrzeć, mamy do czynienia z dwoma zespołami, które wciąż idą w górę, tak przynajmniej w porównaniu do poprzednich rozgrywek wyglądają i Raptors, i Sixers. Ale mają też ogromną liczbę znaków zapytania przed off-season. Z tego względu, że w jednej i w drugiej ekipie mamy wielu przyszłych wolnych agentów, wobec czego potencjalna porażka może się dla nich odbić czkawką w lipcowym ustalaniu składów na kolejne rozgrywki.
No, najprościej rzecz ujmując, Kawhi Leonard może odejść, jeżeli odpadną, teraz będzie miał kolejny argument do tego, żeby zmienić drużynę, a z drugiej strony podobnie Jimmy Butler czy Tobias Harris i wtedy obie drużyny muszą się przebudowywać kolejny raz, budować na nowo. Dlatego dla obu zespołów jest to tak bardzo ważne. Okej, to na koniec jeszcze mój typ. Tak jak powiedziałem na wstępie, ogólnie przeważa obstawianie zwycięstwa Raptors. Natomiast ja pójdę pod prąd. A co? Zawsze staram sobie znaleźć jedną taką serię albo jeden taki zespół, którym obstawiam drużynę z dołu, która powinna wyjść, mimo że nie jest faworytem. I jeżeli Joel Embiid będzie w stanie grać po 30-35 minut co mecz, to Sixers wygrają według mnie w 6 spotkaniach. Jeżeli nie, to Raptors są w finale konferencji z wynikiem 4-1. 4-0 nawet być może, jeżeli kolano Embiida nie pozwoli mu grać bardzo, bardzo dużo, to wtedy ta seria się skończy szybciej. Ale liczę na to, że będzie zdrowy i że zobaczymy minimum 6 meczów w tej serii. Chciałbym, żeby wygrali Sixers, natomiast jeśli zobaczę 7 dobrych meczów i przejdą nawet dalej Raptors, to wcale nie będę smutny z tego powodu. Okej, dzięki zatem Wam wszystkim za uwagę. Zapraszam oczywiście do subskrybowania naszego kanału, zapraszam też Was do kupowania prenumeraty Magic Basketball, link znajdziecie w komentarzu poniżej. No i następny podcast to będzie okrągły 100. Także fajnie, że udało nam się wspólnie dotrzeć tak daleko. No i liczę, że pozostaniecie ze mną na kolejną 100 i wszystkie następne, które jeszcze będę nagrywał. Do usłyszenia, cześć. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.